Witajcie drodzy youtubowicze, kazan z tej strony, a przed Wami wiaderko 40 elementów od firmy Blox, 40 klocków, zwykłe cegły 2x4, tak to się prezentuje, tutaj z przodu widzimy znaczek 4, no to chodzi oczywiście o wiek, Made in Europe, w Unii Europejskiej wyprodukowano to, a konkretnie we Włoszech. Na dole znajdziemy informację, że ta zabawka jest nieodpowiednia dla dzieci poniżej lat 3. Dobrze, otwieramy to wiaderko. Tutaj w środku u góry była karteczka z dodatkowymi ostrzeżeniami, ja już jej się pozbyłem. Wiaderko jest takie plastikowe, trochę elastyczne, ale no ja bym nie testował jego wytrzymałości do końca. A w środku znajdziemy białe elementy. Jest ich 40 już je liczyłem, tak one wyglądają. Jeśli chodzi o jakość, no bo to oczywiście o to nam głównie chodzi, klocki się łączą bardzo dobrze, według mnie, mają taki, taki, takie czucie jak Lego i to nie, nie jest jakieś moje wyobrażenie ani dopowiedzenie, naprawdę czucie jak Lego, tutaj mam Lego właśnie do połączenia, bez problemu się z nimi łączy, Najmniejszego świetnie się trzymają. Jeden, drugiego wyglądają też dobrze. Są spójne kolorystycznie między sobą. Jeśli chodzi o spójność Lego, no to one są bielsze od tego elementu, który mam. Ale ciężko mi powiedzieć, czy to nie jest tak, że on troszkę mi, tak wiecie, troszkę zmienił kolor. Ten Legowy element. Wiemy też, że samo Lego nie do końca jest spójne kolorystycznie samo ze sobą. Na przykład. Więc to no, nie traktuję tego jako jakąś szczególną wadę. 40 zwykłych klocków. Nie dostajemy tutaj żadnej instrukcji. Więc no, jeśli chcemy coś zbudować, no, to trzeba dać się ponieść swojej wyobraźni. Na przykład, nie wiem, bałwana, spróbować z tego ułożyć. Pasuje nam do zimowych klimatów, to oczywiście, albo wybudować jakąś ścianę szpitala. Też nam się to przyda, no takie duże, duże, zwykłe klocki, które, mogę powiedzieć, no tak normalnie w zestawach to tego za dużo nie dostajemy. Dostajemy różne jakieś tam specjalistyczne, a jeśli chodzi o takie zwykłe cegły, to może być problem. Ja tu teraz układam z uporem maniaka tego bałwana, powinien nam wyjść całkiem niezły, no albo choinka, no tak bałwan nie do końca, no ale tak to wygląda. Jeśli chodzi o samą jakość, to na klockach nie zauważyłem żadnych przebarwień czy wtrąceń poza jednym studem. Tylko, czy ja go tak na szybko tu znajdę? Ten jeden element ma właśnie takie ciemniejsze wtrącenie, tutaj na studzie. Nie jest to jakaś wielka wada, no bo takich cegieł z reguły nie układamy odsłoniętymi do góry. Czymś zwieńczamy dachem czy czymś i chowając go nie będzie problemu. No, tak to, tak to niestety. Tylko na tym jednym to znalazłem. Reszta jest jak najbardziej w porządku. Fajnie, że są opisane study na marką Blocks. Według mnie jest to jak najbardziej na plus. Przejdźmy do podsumowania. Na początku fakty cenowe. Ja za to wiaderko klocków zapłaciłem 7 zł. Przy tej cenie. Element wychodzi nam 17,5 grosza. To była cena promocyjna. Normalnie te wiaderka kosztowały jakoś tam koło 14-15 zł, czyli dwa razy więcej i były dostępne w takich podstawowych kolorach: czarny, niebieski, czerwony, tego typu. Jeśli chodzi o tą cenę promocyjną, no to jak najbardziej ok. Jestem za. Klocki są naprawdę dobrze wykonane. Świetnie, świetnie czucie w rękach. Dobrze się łączą, więc w tej cenie brać, brać, po prostu zobaczycie, brać. Zwłaszcza, że mają podpisane study. Niektóre te tańsze klocki, takie zamienniki Dolego, nie mają podpisanych tych studów, i później jest problem, bo to się nam miesza, nie wiadomo co czym jest. Te mają, więc no bez problemu później, jeśli będzie konieczność, sobie przesortujemy naszą kolekcję klocków. To jest jak najbardziej. Plus, jakość jest, więc uważam, że w tej cenie warto się zdecydować. Jak nam potrzeba dobudować ściany szpitala, na przykład, no to się świetnie do tego takie elementy nadają. Szkoda, że nie ma jakichś innych kształtów dostępnych. Ja nie widziałem, widziałem tylko wariacje na temat wielkości tych wiaderek, na przykład 100 elementów. Ale jeśli chodzi o tą pełną cenę, no to raczej odradzam, bo one wychodzą praktycznie tyle co Lego. Więc no, lepiej kupić Lego <laughs> i tyle, i tyle, albo po prostu pozwolić sobie na jakiś zestaw od Lego czy od Kobi, a nie kupować zwykłe takie klocki. To jest bardziej takie uzupełnienie do, te, do naszych konstrukcji, niż jakiś bazowy zestaw, który chcielibyśmy dostać jako pierwszy zestaw klocków. Uważam, że to by był beznadziejny pomysł, bo zbudować coś ciekawego z jednokolorowych, białych klocków no to słabo, słabo, no a z czarnych no to co, stertę węgla też nieciekawie, więc tutaj to tak jest raczej uzupełnienie, ale mówię wam, jakość w tym jest, w cenie promocyjnej ja daję temu no 9 na 10, bo było to jedno wtrącenie, a tutaj jeszcze nie wiem jak z reklamowaniem tego by było no wątpię, żeby był jakiś taki oficjalny serwis gwarancyjny, więc no tu, tu, tu może być różnie, no pewnie w sklepie by nam wymienili, jakby czegoś tu brakowało, coś było gorzej, y, gorzej wykonane, ale poza tym jednym studem jak najbardziej wszystko było świetnie, mogę polecić. Y, może w komentarzach napiszecie mi, czy mieliście już kontakt z tymi klockami i jak, jak u was to wyglądało jakościowo, no i czy jesteście y, zadowoleni y, z ich posiadania. Więc zachęcam do komentowania. Oglądaliście recenzję Kazana. Pozdrawiam Was. Cześć.